Każdy akt twórczy, który ma poruszyć nie tylko serce samego autora, ale wyjść do ludzi szerzej i przekazać jakąś myśl czy przesłanie, to tak naprawdę krótka i ulotna myśl, którą ktoś może nazwać przebłyskiem geniuszu oraz godziny, dni i tygodnie ciężkiej, znojnej i bardzo ludzkiej pracy. Przecież nie geniusze garnki lepią. Artysta musi bowiem odważnie wejrzeć w zwykłe ludzkie problemy, bolączki i wszystko to, co zostaje przez nich odrzucone i wyparte. Musi bez strachu zanurzyć się w głębiny ludzkiej natury. A przecież wszyscy wiemy, że kiedy my patrzymy w ciemność, to ciemność spogląda na nas samych. Praca twórcza to umiejętność oraz siła woli wykonywania czynności, które przez większość czasu wydają się być całkowicie bez sensu, ale muszą być wykonane, bez zważania na wszelkie przeciwności. A paradoks tego wszystkiego polega na tym, że na samym końcu to nie artysta, lecz odbiorca nadaje soczystym owocom naszej pracy sens lub etykietę bez sensu. Spektakl, muzyka, wiersz czy film to nieustanne próby ułożenia na pozór przypadkowych cząstek naszej rzeczywistości tak, by się dopasowały i stworzyły jedną całość. Jakiś sensowny i spójny wzór, przekazujący pewną prawdę. Nie zawsze się to udaje, gdyż życie jest skomplikowane. Nawet bardziej niż problem podłączenia pływającego, betonowego szamba. Dlatego dobry artysta nigdy się nie poddaje i sięga po inspiracje do doświadczenia, które niczym bagaż z przeszłości skutecznie się za nim ciągnie. Sięga do doświadczenia swojego i innych ludzi, choć dobrze wie, że zagłębiając się w problemy innego człowieka, jemu pomaga, ale jednocześnie obciąża swój kręgosłup. Bo o ile szczęście można dzielić na dwoje, to problemy mnożą się świetnie same. Ktoś kiedyś powiedział, że życie jest jak pudełko czekoladek. Ten ktoś nie był zbyt mądry lub nie był w Polsce. Gdyby był, to by wiedział, że tutaj raczej nie mamy złudzeń, co wyciągniemy z naszej szarej, rodzimej bombonierki. Dlatego tak popularne są na tych ziemiach bombonierki z alkoholem. Dlatego tak ważna na tych terenach jest zwykła ludzka przezorność. Kiedy artyście mówią, że nie da się zawrócić rzeki kijem, on nie słucha. Gorzej, znienacka weźmie łopatę i kiedy wszyscy myślą, że dalej brnie w ten bezsens, zwykle za nie swoje pieniądze. On, świadomy tego, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, tę łopatę w rzece po prostu umyje. Tak po ludzku. Te rzadkie przebłyski trzeźwego myślenia występują zwykle, gdy artysta ma już dość jedzenia bułek z apetytem i chleba posmarowanego nożem. Wtedy potrafi odrzucić swoje artystowskie błądzenie w chmurach na rzecz mocnego stąpania po, może i grząskim, ale jednak gruncie rzeczy. Na każdy bowiem problem istnieje gdzieś odpowiednie narzędzie do jego rozwiązania. Oczywiście te odpowiednie narzędzia są zwykle poza naszym zasięgiem. Te w naszym zasięgu są zaś tymi, których albo nie potrafimy użyć,
albo są całkowicie nieadekwatne do problemu. Ale narzędzie to narzędzie. Może i nie pomoże, ale przynajmniej człowieka umęczy. Życie jest bardzo krótkie i pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Zadaniem artysty jest za nim nadążyć, a nawet wyprzedzić je swoimi wizjami. Nawet jeśli po drodze czegoś zapomni i musi zawrócić w pełnym biegu. Artysta musi być też jednocześnie odważny i ostrożny. Wszak nigdy nie wiesz, co cię czeka za najbliższym zakrętem, a wszystko może się zdarzyć nagle, niespodziewanie i w ułamku sekundy. Artysta, mimo że czasami może wydawać się samotnikiem, garnie się jednak do ludzi, gdyż wbrew pozorom jest istotą społeczną. Wybiera najbardziej uczęszczane miejsca w okolicy, pełne ludzi komunikujących się ze sobą, i obserwuje ich. Chce wejść z nimi w interakcję, by lepiej zrozumieć. Również to, dlaczego maszynista nawet nie zatrzymał się na jego widok, tylko ewidentnie go podkurwał. Więc podsumowując, proces powstawania rock'n'rap opery pod tytułem My to Polska był długi i pracochłonny. Wymagał spojrzenia na świat z szerszej perspektywy, wzniesienia się ponad codzienność oraz wielu przegadanych godzin na temat sensu życia lub jego braku. Tak, aby w końcu móc zostawić po sobie jakiś ślad. No bo potem to naprawdę była już najpierw orka na Ugorze. A potem sroga młócka. Cześć, jestem Linda, jestem kierownikiem produkcji, a moją rolą jest nie spać po nocach i sprawdzić, czy wszystkie techniczne szczegóły zostały dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy przy BCK-u, Brzeskim Centrum Kultury, idę zobaczyć, czy jest tak, jak powinno. Jest ok, nic nie zapowiada jutrzejszej katastrofy, także będzie dobrze. Najważniejsze, że tej masy już nic nie zdoła powstrzymać. Nie no, pomysł mi się podoba, no ogólnie jest fajnie, tylko nie wiem, czy z takim światłem z tyłu ja będę jakkolwiek w ogóle rozpoznawalny, ale okej, pan tutaj jest
operatorem, to pewnie pan wie, co robi. Dobrze, na początek powiem, co nas najbardziej inspirowało, jakie problemy Polaków poruszyliśmy tutaj w operze, no i jak w ogóle przebiegał proces tworzenia tego, tak już krok po kroku, okej? No dobra, to ja jestem gotowy, możemy zaczynać. No, no teraz już jesteśmy po pierwszych zdjęciach, to pozostaje montaż, ale mogę opowiedzieć, jak to było z artystami, jakich ludzi, dlaczego właśnie tych artystów do konkretnych ról wybraliśmy, kto się zgodził, a kto się nie zgodził, bo były też takie też osoby. Natomiast, bo tu jeszcze technicznie, ja widzę, że kamera, obiektyw chyba na mnie nie jest skierowany, nie wiem, czy to tak ma być, pan to widzi? Nie wiem też, czy pan widział, że podczas każdego wywiadu świeci się panu czerwona lampka, dopóki nie zaczynam gadać, a jak zaczynam gadać, to ona gaśnie. Więc ja nie wiem, co pan naprawdę tam nagrywa i chciałbym, żeby to się po prostu nagrało. Okej, miejmy to za sobą, za chwilę zaczynam nagrywać, ale proszę mi powiedzieć, czy pan naprawdę skończył łódzką filmówkę? Bo to jest ciekawe.